Jak zwykle rozpoczynam dzisiejszą pogwarkę od omówienia komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy. Otóż już w pierwszym zdaniu tego komunikatu spotykamy się z określeniem ognia artyleryjskiego, którym była Warszawa w ciągu dnia dzisiejszego obrzucana. Ogień ten określony został jako ogień nękający. I zapewne obywatele Warszawy są zainteresowani, co oznacza ta nazwa. I jeśli jest ogień nękający, to myślę, może są i inne rodzaje ognia. Otóż tak jest w istocie. Ogień artyleryjski dzieli się na różne rodzaje, a przede wszystkim dzieli się na dwa zasadnicze rodzaje, na ognie obrony i na ognie natarcia. Otóż zasadniczym ogniem natarcia to jest przygotowanie artyleryjskie własnego natarcia. A więc jeżeli oddziały własne, nasze oddziały mają wyruszyć do natarcia, to artyleria przed tym przygotowuje, a więc obrzuca przeciwnika ogniem artyleryjskim, a później w miarę rozwijania się naszego natarcia współdziała z piechotą, obrzucając ogniem te skupienia i te cele, które piechota sobie życzy, które jej są potrzebne, ażeby złamać tam opór piechoty przeciwnika. Więc to są ognie, w tych ogniach natarciach zasadnicze, to jest to przygotowanie artyleryjskie. Później idzie właśnie taki ogień nękający. A więc jeśli chcemy, ażeby nieprzyjaciela zdeprymować, żeby go złamać moralnie, żeby go nieustannym napięciu trzymać, to wówczas stale go trzymamy pod ogniem nieregularnym, raz tu, raz w inne miejsce, tak, ażeby go w tym napięciu nieustannie trzymać. Otóż dzisiaj mieliśmy właśnie ze strony przeciwnika taki ogień nękający na Warszawę. Co chwila nieprzyjaciel oddaje szereg strzałów, bateria jego, czy baterie grają i Warszawa jest pod tym nękającym ogniem. W polu, kiedy się podsuwa natarcie, kiedy ogień artyleryjski może bić szrapnelami, wówczas on niszczy żywą siłę przeciwnika. Ale na miejscach ufortyfikowanych, a więc przy stałej obronie, tak jak teraz jest Warszawa ufortyfikowana i gdzie mury jej stanowią pewnego rodzaju fortyfikacje, bo przecież każda kamienica jest fortyfikacją przed ogniem artyleryjskim, to działanie jego jest przede wszystkim natury moralnej, bo nie jest w stanie ogień artyleryjski tych fortyfikacji zburzyć całkowicie. W czasie wojny światowej przecież wiemy z historii, że ognie takie mające na celu złamać przeciwnika, tak zwane ognie huraganowe, które się dzisiaj nazywają ogniami nawałowymi, nawałą ognia, trwały po kilkanaście, czasem kilkadziesiąt dni, czasami kilkadziesiąt godzin, czasami po kilka dni, bez przerwy, noc i dzień. Sam taki ogień przeżyłem w szeregach pierwszej brygady pod Kościuchnówką w 1916 roku, gdzie ogień huraganowy trwał od 6 rano do 6 wieczór niezmienną siłą, gdzie kilkanaście baterii biło na najdrobniejszy odcinek, gdzie trwało się w okopach w nieustannym błyskach ognia, w nieustannych eksplozjach, gdzie było szaro od dymu, od kulu, a jednakowoż załoga schroniona w tak zwanych schronach, w lisich jamach, jak myśmy to w ten czas nazywali, a wystawiała tylko posterunki obserwacyjne i strat nie było prawie że żadnych. Chodziło tylko o złamanie moralne. No, tego to im się ani w ten czas, ani później nie udało. Żołnierza Piłsudskiego trudno było złamać moralnie. Otóż i dzisiaj tak samo nieprzyjaciel stara się tym nękającym ogniem zdeprymować Warszawę, a trzeba przyznać, że naszej artylerii nie udaje mu się tej roboty przerwać z prostej przyczyny,
dlatego że to są baterie zmotoryzowane, które oddawszy kilkanaście strzałów, przerzucają się na inne miejsce w odległość, na odległość 500, 1000 metrów, kilometr, półtora i tamtą znowu zaczynają strzelać. Więc nasi obserwatorzy, zanim schwycą, prawda, punkt, z którego artyleria nieprzyjacielska strzela, zanim tam skierują na niego, na nią ogień własnych baterii, ażeby ją zniszczyć, ona tymczasem przenosi się już na inne miejsce. Już teraz chciałbym kilka wskazówek praktycznych udzielić mieszkańcom Warszawy, jak się zachować wobec tego ognia artyleryjskiego. Jest to zupełnie coś innego niż bomba. Bomba idzie z góry. Bomba, jak już mówiłem wielokrotnie, ma charakter przypadkowy, to znaczy jej trafienie jest przypadkowe. Trudno się przed nią uchronić i powiedzieć sobie, że właśnie tutaj nie spadnie, że tutaj przed nią bezpiecznie. Więc to tak, wola boska. Ale przed ogniem artyleryjskim stosunkowo bardzo nietrudno się jest uchronić. Po prostu nieprzyjaciel strzela granatami, które przy zetknięciu się z przeszkodą natychmiast wybuchają. Też wystarczy, jeżeli warszawianin jest oddzielony od kierunku strzałów nie jedną, ale dwiema ścianami, jedną, drugą i trzecią, no to już jest bezpieczny, dlatego że granat na pierwszej ścianie się rozwali. A jeśli się jest za drugą ścianą, w drugim pokoju, to się jest zupełnie bezpiecznym. Następnie nieprzyjaciel strzela również granatami, które są temperowane na szrapnele, na wybuch w powietrzu. A więc one rozrywają się w powietrzu, obrzucając odłamkami. Tego rodzaju pociski skierowane są na cele żywe, nie na niszczenie oporu fortyfikacyjnego. Na cele żywe, a więc na ludzi. No w tym wypadku zupełnie wyraźnie są te pociski skierowane właśnie na ludzi Warszawy. A więc co robić, jeśli nieprzyjaciel tym ogniem artyleryjskim obrzuca Warszawę? Przede wszystkim starać się zejść jak najniżej, na pierwsze piętro czy na parter. No już jest prawie zupełnie bezpiecznie, bo w tym gęstym zabudowaniu pocisk ze względu na swój tor nigdy nie może naraz się tak obniżyć, ażeby nie ruszywszy kamienicy sąsiedniej, prawda, uderzyć gdzieś na pierwsze piętro czy na parter po drugiej stronie ulicy. Gdyby to były moździerze, gdyby to była artyleria o torze, prawda, o torze wysokim, to byłoby zupełnie co innego. Jak widzimy, przed tym ogniem artyleryjskim bardzo łatwo stosunkowo się uchronić i nie jest on taki groźny, jak to wygląda z tych huków i eksplozji, które nieustannie się rozlegają na mieście. No, przeciwnik, jak powiadam, chce tym ogniem nękającym znękać Warszawę. Sądzi, że mu się to już udało, że może już przeraził, obezwładnił warszawian, rozrzucił nawet odezwę, który powiada, że jeśli Warszawa nie zaprzestanie oporu, to on zacznie wówczas ostrzeliwać miasto. Jakby do tej pory ostrzeliwał właśnie nie Warszawę, a Londyn, Paryż, a nam dawał spokój. Ale wracajmy do komunikatu. Otóż w następnych zdaniach komunikat wojenny Dowództwa Obrony Warszawy powiada, że na Woli, a więc w grupie pułkownika Porwita, znów odparto szereg natarć nieprzyjacielskich. Były tam wypady wzajemne, jednym słowem był ruch. W czasie tych walk zniszczyliśmy jeden czołg, jeden ciężki karabin maszynowy. Tam w pewnym momencie walka była bardzo zażarta, toczyła się na odległość 300 metrów, w czasie której to walki Niemcy zostawili wielu poległych na przedpolu. Wygląda na to, że to jest dobra piechota, ale że nasza jest lepsza. Pysznie się sprawiła Praga w dniu dzisiejszym. Jak już mówiłem Państwu wczoraj, kiedy byłem tam na odcinku, meldowali poszczególni dowódcy odcinków, jak bardzo dobrze wpłynął na nastrój zmęczonych żołnierzy dotychczasowym odwrotem ten zaszczyk świeżej krwi pod postacią ochotników. Ogromnie się tam nastrój podniósł. Ochotnicy może, prawda, mniej celnie strzelają, ale za to mają znakomity humor, są pełni entuzjazmu i
tam, gdzie oni zostali przydzieleni do tych oddziałów, od razu inny się wytworzył na tył. Od tak jak w roku 1920, kiedy tę samą metodę zastosowano. Zakończę na pogodzie. No, lało dzisiaj. Chwała Bogu, lało. Jest to nam potrzebne. Oczywiście wiemy dlaczego. Lotnicy nam nie będą uprzykrzali życia. No, a jutro, bez względu na to, czy będzie pogoda, czy nie, zapewne Warszawa będzie miała gorący dzień, może bardziej gorący niż dzisiaj, może taki sam, ale w każdym bądź razie trzeba się przygotować, ażeby potem, kiedy się to skończy, kiedy Warszawa już będzie do historii należała z tytułu tych swoich walk, żeby można o czymś mówić. Jak powiada piosenka, wsparci na mieczach, rycerze stali o przewagach boju rozpowiadali. Niedługi jest już ten czas, kiedy to Warszawa będzie sobie gwarzyła, jak to było w czasie tych walk, jak to każdy był bohaterem.